Witam was z powrotem. Zagrajmy w akwarium. Teraz z Fire Emblema muszę przenieść mój tekst tutaj do akwarii. Ojeju, kiedy ostatni był ten odcinek? Znowu was witam po ogromniastej przerwie. No bo tak naprawdę ta przerwa była ogromniasta. Czekajcie, jak była tarcza? Jaka cyferka była tarcza? 8 czy 9? 9, dobra. No bo długa była ta przerwa, czyż nie? Oczywiście, że była długa. I ja teraz w dzisiejszym odcinku wybierzemy się do jaskini pieśni. Tylko gdzie ta jaskinia pieśni się znajduje? Chyba wiem jej więcej. Dzisiaj postanowiłem zagrajmy z komentarzem na żywo. Ostatnio było z komentarzem po, ale chcę zobaczyć, jak to będzie w akwarii nagrywać na żywo. Szybko, szybko, bo mi ta ryba głupia wszystko zje. Jesus, głupia ryba, nie lubię jej. I dzisiaj wyruszamy do tej, jak już wspomniałem, do jaskini pieśni, w której, jak już się pewnie niektórzy domyślili, zdobędziemy nową pieśń. A owa pieśń będzie niezwykle przydatna, ponieważ będzie to pieśń przywiązania, która nam pozwoli, którędy ja mam do niej płynąć. Która nam pozwoli przenosić duże i ciężkie obiekty. Czytaj na przykład duże i ciężkie kamyki. Dzięki czemu odblokujemy przejście do następnych lokacji. No i gdzie jesteśmy? Yes! The Song Cave. Jesteśmy w jaskini pieśni. Więc tak, naszym celem jest się. With exploration and perseverance, I would rediscover long lost knowledge. Troszkę poswiedzamy. Z tego coś mi się wydaje, jest tutaj jakiś skarb, który możemy umieścić u nas w naszym domku. Tylko nie jestem pewien, gdzie się on może znajdować. O, to wszystko nas rani, trzeba uważać, żeby w nic nie wpaść. Ponieważ tarcza nas chroni tylko i wyłącznie przed pociskami, nie przed, że tak powiem, czołowym zderzeniem z potworami, to już tak nie za bardzo podlega pod obowiązki tarczy. No ale cóż, cóż, cóż. Po prostu trzeba uważać. Tak, musimy otworzyć te piękne drzwi. Więc wyruszymy w tą stronę, ponieważ ja wiem, że trzeba wyruszyć w tą stronę. Wy nie wiecie, ale ja wiem i wam mówię. I tutaj być może będzie to, co chciałem znaleźć, ten skarb, ale nie widzę go, ani słychu o nim. I znaleźliśmy jakiś fajny składnik. Tak, tutaj jest. O. UPIA. I mamy teraz jakiś ukryty, znaleziony skarb. Ta dziwna roślina zdaje się przyciągać małe jellyfish do siebie. Jellyfish, galerytowate ryby. To chyba są te takie małe pierdołki tutaj, co pływają. Dobra, teraz idziemy otwierać te cholerne drzwi. Bo po co by miały być otwarte? Wszystko trzeba utrudniać i chyba źle idę. UPIA, nie ma tak jak... O, przepraszam was za ten niesforny kaszel. Nie, chyba dobrze idę. Tutaj w dół. Tak! Tutaj chciałem się znaleźć. To jest ten sam znak. Pomyślmy. I tutaj mamy jakieś znaki? Niech no ja tylko spojrzę. Bach. Bach. Nie. Bach. Bach. Tak, Bach, Bach, Bach. Dobra, mamy. I teraz oto tą pieśnią otworzymy tamte drzwi. Gdzie poznamy już pieśń przywiązania i będziemy mogli przenosić
przenosić te wściekłe głazy, a tu widzę, że już coś się świeci, to od razu to zabiorę. Tylko że chyba inny kolor. Nie do końca wiem jaki. To światło nie reaguje na żaden kolor. Reaguj! Czemu nie reagujesz? Jest! No w końcu, jako ostatni oczywiście. No ale w końcu nam wyszło. Dostaliśmy nowy przepis! No, płyń, płyń, płyń pod prąd, Narza. Płyń, płyń. Płyń, ja wiem, że dasz radę. Tak, dasz radę. I tu jest jeszcze jakieś światło. Tylko czy teraz trafię? No, oczywiście, że nie. O, mam. Wcale nie tak długo czekaliśmy, aż trafię. I teraz tutaj piękną pieśń dajemy. Jej! Mamy otworzone drzwi. To znaczy, się jeszcze otwierają. Już. Dziękuję, wpłynąłem. Jesteśmy teraz w drugiej części. Jaskini pieśni. Kurczę, mam nadzieję, że dobrze mnie słuchać, bo w sumie troszkę daleko miałem ten mikrofon. Już troszkę przestaliłem. Tak, tutaj mamy zły głaz, więc idziemy. Coś musimy coś znaleźć, aby przesunąć ten głaz. I to, co znajdziemy, będzie... ten kryształ? Narza, co ty robisz? Alive. I was compelled to move closer. To się źle skończy. In a brilliant flash, an odd creature had emerged from the crystal. Her gaze penetrated my soul, and though she did not speak, I could hear her words echoing inside my head, as clear as the waters around me. It was beautiful. Glimpses of her memories flashed in my head and threatened to overwhelm me. I closed my eyes and felt for one brief moment that I was connected to all of history. When I opened them again, the creature was gone. No i zniknęła nam kreatura. No ja teraz sprawdzam, który skrót jest do pieśni przywiązania. Tak. I chcę wam coś pokazać. O, widzicie? Na przykład mamy takie piękne liście. I ja bym chciał je zdobyć, więc używam teraz pieśń przywiązania. Jest to skrót klawiszowy 0. To się wyrywa i... klatki mi spadły. Pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło podczas nagrywania. I wyskoczyły nam te... Te liście, ale też wyskoczył nam potwór. Czasami tak jest, że potwór też wyskoczy nam. I teraz możemy zabrać ten zły kamyk i przyszle z tego kamyka temu potworowi. Jej, nie ma go. Spaduwa. Dobra, mamy to. I to jest jajo. Jest to jedno z kilku jaj, chyba z 5 jaj w całej grze. Bo muszę mu zaśpiewać. I po jego zdobyciu nasze życie się powiększa. No bierz. Chyba wam mówiłem, że życie to jest tutaj ten zielony pasek wokół minimapy w prawym dolnym rogu. No i praktycznie załatwiliśmy wszystko, co chcieliśmy w jaskini pieśni. Oczywiście można by było popływać wokół niej, ponieważ... jak widać, jest w miarę duże i można zdobyć w miarę wiele składników, wyrywając te wszystkie liście i tak dalej. O, na przykład teraz. Łap to. No, i jeszcze raz. Dobra. Ale nie będę was tam męczył, jak pływam po tej skini. Może się tutaj cofnę poza ekranem. Może. I niech to tak pozostanie. Może.
Nie jestem pewien, czy będzie mi się chciało, ale na pewno, jeżeli kiedyś mi zabraknie składników do robienia przepisów, to się na pewno tutaj cofnę. Na razie jeszcze nie mam takich kłopotów. Jej, i możemy mu ściągnąć skorupę. I później moglibyśmy go zabić, gdybyśmy mieli coś jeszcze. I wtedy gdyby nam wyskoczyło mięso żółwia, które jest w sumie w miarę przydatne do różnych przepisów. Ale o tym później. Skoro już mamy pieśń przywiązania, wyruszymy teraz do kolejnej tajemniczej lokacji, którą jest świątynia energii. Kojarzycie formę energii, którą sterowaliśmy na początku, gdy pewna dziwna kreatura nam wyskoczyła znikąd? Życie, życie, lubię życie. Chociaż niepotrzebne mi. Teraz by się przydało to życie. I teraz wyruszymy do tej świątyni energii i tam... A tam zdobędziemy pieśń, która nam pozwoli się przemieniać w dowolnej chwili w formę energii narzy. To jest złe. To są potwory. Nie chcemy ich dotykać. Tutaj się nie idzie do tej świątyni energii, lecz gdzieś tutaj... Kurczę, to nie tutaj... Gdzieś było coś takiego fajnego, chciałem wam pokazać, ale to chyba nie tutaj. Tutaj kiedy indziej będziemy musieli się cofnąć. A więc z powrotem. Mapa. Dobra. Jakoś sobie poradzę z tym dojściem tutaj. Chyba, że tam było to, co chciałem pokazać, tylko że będę mógł tam dopiero później pójść. No sam już nie wiem, troszkę się pogubiłem. Bo jak tam... Przynajmniej ja wiem, że tam jest coś potrzebnego, magicznego nam. Jej, skrzywdzę tą cholerną rybę za to, że chciała mi zjeść. Mam zamiar ją zabić, ona jest zła. Co to za wybuch? Co wy odwalacie? Gin. Kurczę, nie trafiłem. Ja ci tak nie daruję. Ona mi chciała wtedy zjeść moje składniki, które sam wyśpiewałem. Z tamtej roślinki. Ona sobie po prostu tak przypłynęła i chciała je zjeść. I co za głupia rybo. Kończy się twój żywot. No. Wow, co to było? Jest! Nie ma złej, ohydnej ryby. Wkurzyła mnie. Teraz ja bym chciał iść do tej całej jaskini pieśni. Jaskini, świątyni, ponieważ to będzie świątynia i nie do tego pieśni, co energii. Troszkę się zamotałem. Siema, węgorz. Lub inne stworzenie, które mi przypominasz węgorza. Czy teraz dobrze idę? Tak, teraz dobrze idę. Come on, kamyku. Musisz spadać stąd. Musisz spadać z mojej drogi! Jaskinia energii. Jej, możemy zapisać. Chcę zapisać. Tu jest mój drugi zapis. To jest mój ten let's playerowy. To zapiszę tutaj.